Hej, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na ulubieńców roku. Tym razem będziemy mówić o kolorówce. Jest tutaj sporo kosmetyków. Oczywiście, jeśli nie pojawią się jakieś kosmetyki z zeszłego roku, to nie znaczy, że ja ich cały czas nie używam. Po prostu, może to zabrzmi śmiesznie, patrząc na ilość tych kosmetyków, ale starałam się jakoś zminimalizować tą ilość, żeby już się aż tak nie powtarzać z ulubieńcami z zeszłego roku, ale niemniej jednak niektóre kosmetyki będą się powtarzać. Także słuchajcie, zacznijmy może od bronzerów. Dużą część roku tak naprawdę zdominował bronzer z Physicians Formula Butter Bronzer. Teraz właśnie chciałam powiedzieć, że teraz sięgam po niego nie tak często, jak sięgałam wcześniej, dlatego że on mi po prostu się pokruszył. Nie wiem, czy on mi spadł, jak to się stało. Natomiast jest to rzeczywiście formuła taka miękka, delikatnie wilgotna. On zawiera masło murumuru. Być może dlatego tak to wygląda, że nie jest zbyt trwały, ale ma wspaniały kolor. Bardzo mi się podoba. Jest taki ciepło, neutralny. Właściwie nie wiem, jak to powiedzieć. Słuchajcie, no, mam wrażenie, że pasowałby wielu osobom, wielu karnacjom. Do tego daje wykończenie takie nie matowe, lecz takie lekko satynowe, można powiedzieć, takie imitujące jakby powierzchnię skóry, gładką powierzchnię skóry. Także i bo jeszcze pięknie pachnie, dosyć intensywnie, więc nie każdemu się spodoba, trochę tak kokosowo, maślano-kokosowo. Także używałam go dużą część roku i doskonale rozumiem, dlaczego jest to hit, bo to już jest hit od dawna, zanim pojawił się u nas w Polsce, to w Stanach był hitem już od długiego czasu. Ja totalnie nie wiem, jaki mam kolor. Wiem, że jest kilka kolorów. Ja mam właśnie chyba tą najfajniejszą wersję. Będę musiała poszukać w Hebe i się przyjrzeć, ale on jest często wyprzedany, ten bronzer. Także to jest pierwszy ulubieniec. Kolejnym bronzerem jest bronzer, który właściwie u mnie na twarzy był dużą część wakacji, na zmianę z innym pudrem. Tak sobie zmieniałam, ale no wiele, wiele razy go używam i uważam, że jest to świetny bronzer. Jest to Marc Jacobs Omega Bronze Coconut Perfect Tan w kolorze 104 Tantastic. I on chyba w ogóle jest dostępny w dwóch kolorach. Mi przypadł do gustu szczególnie ten, dlatego że jest taki znowu chłodno, ciepły, neutralny. Nie wiem nawet jak go opisać. Ja mam go dzisiaj na twarzy, ale to w ogóle mam mieszankę. I niby jest to bronzer matowy, natomiast nie jest taki płaski mat. Nie jest taki kredowy ten bronzer, że wygląda bardzo naturalnie, ładnie się rozprowadza. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle tego bronzera. On kosztuje swoje, ale tu jest aż 25 gramów, także sporo i ma ogromne lusterko, co też jest dużym plusem. Również bardzo przyjemnie pachnie, chociaż ja jestem teraz chora, jak pewnie słyszycie, więc wąchaniem to tak u mnie średnio na tą chwilę. Natomiast bardzo lubię ten bronzer i towarzyszył mi wiele, wiele razy w tym roku. Przejdę do kolejnego pudru. Tutaj będę teraz tak trochę pudry, bronzery zmieniała, bo nie wiem, czy wiecie, jeśli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to ja lubię używać pudrów takich wykończeniowych, które są w trochę ciemniejszym kolorze, jako takich delikatnych bronzerów, delikatnie podkreślających rysy twarzy. I takim kosmetykiem jest na przykład puder z Golden Rose, tej kolekcji, która wyszła latem, czy na wiosnę, czy latem, już nie pamiętam, Nude Look, i jest to Sheer Baked Powder Nude Glow. Ja mam opakowanie połamane niestety. Tak wygląda ten puder i to jest niby puder wykończeniowy i oczywiście tak się nadaje się jako puder wykończeniowy, kiedy nałożymy go lekką ręką. Natomiast kiedy ja go nałożę trochę taką cięższą ręką na obrzeża twarzy, to on delikatnie, oprócz rozświetlenia, bo on ma właściwości takie rozświetlające, nadaje taki lekko głębszy kolor i daje wtedy wrażenie jakby bardziej, jakby, no nie wiem, wysublimowanych rysów. Śmiesznie to zabrzmi, no ale tak rzeczywiście jest, ale tak nienachalnie, delikatnie, bo nie odcina się bardzo od koloru skóry, także wiele, wiele razy, słuchajcie, on jest już prawie płaski, tyle czasu go używałam i nadal używam oczywiście zamiennie, także świetny kosmetyk.
teraz kolejny raz będę mówiła o pudrach z Hourglass. Ja mam tak dwa pudry takie pojedyncze i jedną paletkę. To jest Ambient Lighting Powder. I zacznę może od tego koloru Luminous Light, dlatego że ja tego pudru używam również jako takiego lekkiego bronzera, bo on jest trochę dla mnie za ciemny, chyba że użyty bardzo lekką ręką, ale jest też taki dosyć mocno rozświetlający. Te pudry różnią się trochę stopniem rozświetlenia między sobą. I tutaj prawdopodobnie będzie widać właśnie to takie rozświetlenie, bo on daje takie jasne rozświetlenie. Jak nałożę go znowu taką cięższą ręką, to delikatnie ocieplam sobie obrzeża twarzy i do tego głównie go stosuję, bardzo go lubię. Do tego te pudry mają takie magiczne właściwości, rozpraszające światło. Odwracają uwagę od niedoskonałości, za to je lubię. I to jest taki puder bazowy, bym powiedziała, właśnie z Hourglass, wykończeniowy. I to jest kolor Diffused Light, czyli taki jasny, no po prostu jasny, delikatnie bananowy. On też daje takie, ten daje bardziej subtelne rozświetlenie niż ten Luminous Light. Uwielbiam go właśnie tutaj w centralnej części twarzy nakładać. A właśnie ten Luminous Light na obrzeża, przepraszam Was za mój głos. I kolejnym kosmetykiem to będzie paletka. Ją mam najkrócej, ale też już jej używam chwilę. Zresztą wiedziałam, że będzie dobrej jakości, już sądząc po tych dwóch pudrach. Jest to ta klasyczna paletka Ambient Lighting Palette. I tu mamy pudry Dim Light, Incandescent Light i Radiant Light. Taka trójeczka. I tych pudrów często używam, omiatając po prostu pędzlem po całości, nakładając na twarz. Ewentualnie te dwa pudry po prostu tutaj na całą twarz, a tym sobie tak właśnie delikatnie ocieplam twarz. On jest cieplejszy od tego Luminous Light. Uwielbiam te pudry, naprawdę Hourglass. To już kolejny rok, kiedy używam tych pudrów i mnie ciągle zachwycają. Kolejnym pudrem, tu znowu nie będzie nowość, to już puder z zeszłego roku, ale on się będzie pojawiał, słuchajcie, co roku. No, najukochańszy puder, no obok tych pudrów Hourglass, można powiedzieć. Jest to Sisley Fito Pudr Libre, czyli Loose Face Powder w kolorze 1, Irise, konkretnie w kolorze 1, bo drugiego nie próbowałam, drugi wiem, że jest matowy z tej serii. I to jest puder taki wykończeniowy, rozświetlający. Jest to puder, który również rozprasza światło, delikatnie wygładza. On nie przedłuży raczej trwałości makijażu, także do cer tłustych nie polecam. I ewentualnie do strefy T. On niby trochę bluruje te pory, ale ponieważ nie trzyma tak matu, to w pewnym czasie one znowu są widoczne. Natomiast to, że on ma w sobie taki pyłek rozświetlający, powoduje, że w ogóle nie widać, że jest to, że on ma taki pudrowy charakter, bo to jest puder sypki, w odróżnieniu od tych pudrów z Hourglass, w takim kolorze lekko beżowym, ale on raczej nie kryje, no, nie kryje. Bardzo miałki. Właśnie to mi się najbardziej mi podoba, że on tak pięknie rozświetla i że nie daje tej takiej kredowości, że widać go po prostu na włoskach, na twarzy, tak jak to niektóre pudry potrafią dawać. Jest to po prostu cudowny puder. Uwielbiam. Z pudrów będzie to już wszystko. Przejdźmy do kosmetyków rozświetlających. I tutaj pewnie nikogo nie zdziwię, bo tutaj znowu jest powtórka również z zeszłego roku. Ja cały czas nie mam paletki. To jest Inglot HD Highlighter, czyli po prostu z tej serii Freedom System do paletki rozświetlacz w kolorze konkretnie 153 i on mi się zawsze najbardziej podobał spośród, tam chyba cztery kolory są. Zobaczcie, no to już jest denko od dłuższego czasu. Ja oczywiście zmieniam te rozświetlacze, bo czasami mi się znudzi, chciałabym spróbować coś innego, ale jest on po prostu cudowny. Podoba mi się to, że on znika, tak się zlewa z kolorem mojej twarzy i mojej skóry i jednocześnie odbija przepięknie światło. Wydaje się, jakby ta twarz była taka mokra. No uwielbiam po prostu ten rozświetlacz. Słuchajcie, muszę szybko mówić, bo żeby ten film nie był zbyt długi. Kolejnym rozświetlaczem, który dużo, dużo używałam w tym roku, też dużo w wakacje go używałam, jest to Becca po raz kolejny Shimmering Skin Perfector w kolorze Opal. Jest to taki kolor delikatnie opalony, dosyć taki
neutralno-różowy, ale ten taki poblask ma złoty, więc on ma taki bardzo, bardzo ciekawy kolor, tak na dobrą sprawę, ale rozświetla przepięknie. To jest taka tafla, mogło ci się właśnie na policzkach. Jest taki miękki w konsystencji, no w ogóle chyba wszyscy znają rozświetlacze Becka, bo one już cieszą się dobrą opinią od długiego, długiego czasu. Kolejnym rozświetlaczem, o którym powiem dwa słowa, no bo nie mogę go pominąć, bo też bardzo dużo go używałam, miałam fazę na niego ogromną, ale niestety jest to edycja limitowana. Jest to Estée Lauder Pure Color Illuminating Powder Jelly w kolorze 01 Heat Wave. Pokażę go Wam tylko na szybkiego, jak on wygląda. Tak wygląda ten kolor, bardzo ciekawa formuła, taka właśnie coś pomiędzy pudrem a żelem. Daje przepiękny blask, jednocześnie nie dając takiej dużej warstwy pudru, co ja sobie bardzo cenię. Bardzo cenię, kiedy też oświetlacze nie zostawiają jakby koloru, tylko to odbicie światła i ten rozświetlacz to robi i za to go uwielbiam. No i jak już jesteśmy przy tych rozświetlających kosmetykach, to tak, pudrów już nie mam, natomiast mam inny kosmetyk, który rozświetla w bardziej taki płynny sposób. Jest to tak naprawdę primer, można powiedzieć. Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Wielokrotnie już Wam go pokazywałam u mnie na kanale, bo ja uwielbiam ten kosmetyk. Od dłuższego czasu mam w kolorze 01 Fair i jego głównie używałam i pod podkład, i na podkład, w takie strategiczne miejsca. On nie daje takiej właśnie tłustej warstwy, jest taki dosyć gęsty i nie daje takiego mega rozświetlenia, jak te takie kropelki nieraz mocno rozświetlające. Aż takiego rozświetlenia nie daje, natomiast to rozświetlenie jest takie subtelne. Odwraca uwagę też od niedoskonałości. Ja sobie dokupiłam kolor 04, który zobaczcie, jaki jest ciemny. Ja go używam właśnie do lekkiego konturowania twarzy, właśnie tak na obrzeża, tutaj pod kości, właściwie na kości policzkowe, albo pod podkład, albo na podkład. Bardzo mi się podoba ten kolor, świetnie mi się sprawdza. Używałam ich ostatnio w takim makijażu właśnie na święta. Może Wam go podlinkuję, albo kartę wysunę. Cudowne kosmetyki, świetnie mi się sprawdzają. Uwielbiam te buteleczki, wyglądają tak luksusowo, są ciężkie, przepiękne. I tak, z rozświetlenia to już wszystko. Pokażę Wam tylko jeszcze jeden róż. Ja mam różne róże, które lubię, natomiast stwierdziłam, że nie będę ich pokazywać tutaj, dlatego że ja róży używam niezwykle rzadko. Zazwyczaj mi nachodzi właśnie na wiosnę i na lato. Nie wiem dlaczego, no tak jest, że używam niezwykle rzadko róży, dlatego pokażę Wam jeden, po który sięgam, jeśli mam ochotę na róż, tak po prostu bezmyślnie. I to jest kolejny raz chyba, go Wam pokazuję. My Secret Blusher w kolorze 102. I jest to kolor taki, jest taki malusieńki róż, w kolorze takiej lekkiej brzoskwini z delikatną nutą różu i on ma takie satynowo rozświetlające wykończenie, dodaje takiej młodzieńczości twarzy, właśnie uwielbiam takie kolory na wiosnę, także pokażę Wam tylko ten róż, już go mam bardzo długo, słuchajcie. Kosmetyki do brwi. Tutaj pokażę Wam jedną kredkę, którą odkryłam na nowo jakiś czas temu. Kiedyś jej bardzo długo używałam i stwierdziłam, że to jest moja ulubiona kredka, najlepsza z tych, które używałam. I jest to Max Factor Brow Shaper w kolorze... No i nie ma koloru, ale to jest chyba jakoś deep brown, ten najciemniejszy. Jest to kredka, która ma bardzo cieniutki rysik, akurat w sam raz do moich brwi. Aha, właśnie wzięłam taką, co się już zużyła. I to jest brąz, bardzo ciemny, ale jednak chłodny, który bardzo naturalnie wygląda, jakby naturalnie wygląda ten kolor u mnie. Także tą kredkę bardzo, bardzo lubię. Nie jest też za miękka, jest taka w sam raz. Przejdźmy teraz do oczu. Ja generalnie rzadko używam cieni, w sensie no, czasami używam taki cień bazowy po prostu na powiekę, taki dosyć jasny. Natomiast rzadko jakby cieniuję oczy, po prostu nie mam na to czasu rano, ale jeśli sięgam po cienie, to na pewno były to dwie paletki. Jakiej innej paletki bym nie użyła, ponieważ ostatnio kupiłam inne paletki, takie bardziej kolorowe. Zawsze gdzieś tam ta paletka to jest taka moja podstawa i to jest Zoeva The Basic Moment. Ona już jest trochę brudna, właśnie dlatego nie lubię tych kartonowych opakowań, bo one się po prostu brudzą. Lusterka nie ma, natomiast kolory wyglądają tak i to jest taka klasyczna paletka,
którą można wykonać bardzo naturalny makijaż i trochę go podkręcić, bo tu są takie jakby... Tutaj pierwszy rządek jest matowy, natomiast ten rządek jest taki delikatnie rozświetlający. Zazwyczaj mieszam sobie te dwa cienie i jest to mój cień bazowy, ale czasami ten cień również nakładam w załamanie. To jest bardzo, bardzo delikatne podkreślenie załamania powieki. To jest to oczywiście widoczne tylko w świetle dziennym, ale bardzo delikatne. I często też mieszam te dwa kolory, po prostu uwielbiam tą paletkę i jak po jakiejś cieni sięgam, to właśnie była ona. Albo też ta paletka, to jest paletka z Hehan, My Favorite Perfect Wear Eyeshadow Palette w kolorze 703 Golden Morning in Krakow. Też taka bardzo neutralna paletka, którą można zrobić sobie delikatny makijaż, bardzo fajnej jakości za takie małe pieniądze tak naprawdę. Tutaj właściwie są 1, 2, 3 maty, jeden cień mat, ale z takim pyłkiem delikatnym, rozświetlającym. I tutaj cień taki bardziej, czy to jest metaliczny? Taki metaliczno-perłowy, on nie jest zbyt mocno napigmentowany, także krzywdy sobie nim nie zrobimy. Też świetna paletka właśnie do takiego neutralnego makijażu dziennego, świetnie się nadaje. Przejdźmy teraz do ust. To już od dłuższego czasu moim hitem jest konturówka, która została mi polecona przez jedną z Was, konkretnie w tym kolorze, bo ja kiedyś używałam w innym. Szukałam takiej konturówki, która podkreśli trochę jakby, może nawet nie kolor, ale która podkreśli jakby kształt moich ust, żeby tą linię ust bardziej uwydatnić. I ta się do tego nadaje idealnie. Mogę ją nawet stosować samą, mogę ją stosować z błyszczykiem bezbarwnym. Właściwie zawsze ją stosuję, pod każdą pomadkę. Taka konturówka bazowa, to jest Maybelline Color Sensational Shaping Lip Liner w kolorze Nude Whisper. To już w ogóle chyba jest moja druga, trzecia sztuka. Właśnie ona ma taki naturalny kolor, bardzo zbliżony do mojego koloru ust. Uwielbiam, uwielbiam. Jeśli chodzi o pomadki, to ja nie używam zazwyczaj ciemnych pomadek. Natomiast pomadki, które ja najczęściej używałam, bo zawsze takie jakieś nudziaki jednak lądują na moich ustach, na szybkiego, gdzieś tam rano, wiecie, oby dojechać do pracy, bo później zaczyna mi przeszkadzać taka pomadka. Także nie będę tutaj się... Jakby może bardziej ulubieńcy, ale jeśli chodzi o kolor, dlatego że ja pod pomadki zawsze i tak kładę pomadkę nawilżającą. No i też za bardzo nie zwracam uwagi na taką długotrwałość, bo w pewnym momencie zaczynają mi po prostu przeszkadzać i je zazwyczaj zmazuję. Także tak, to jest pomadka z L'Oreal i Balmain Color Rich w kolorze Urban Safari. To jest właśnie taki nudziak z takim lekkim beżo-brązem, można by powiedzieć. No i znowu tutaj jest Golden Rose, kolekcja Nude Look Perfect Matte Lipstick w kolorze 01 Coral Nude. Też taki świetny nudziak, delikatnie podkreślający kolor ust. To pomadki, które głównie używałam, ale tak naprawdę jeszcze mi się przypomniało, że na początku roku dużo, dużo używałam tych kredek z Golden Rose. Zapomniałam, jak one się nazywają, miałam dwa kolory. 26. Kurczę, słuchajcie, nie pamiętam, trzeba było zerknąć do moich filmów z początku roku, ale te pomadki też u mnie się świetnie sprawdzały, oczywiście na pomadkę nawilżającą, bo ja nienawidzę takiego jakby wysuszenia na ustach, efektu matowego nie lubię na ustach, to jest dla mnie niekomfortowe, więc zawsze jednak ta pomadka nawilżająca lądowała, ale bardzo je lubiłam. Bardzo lubiłam ich używać. Przejdźmy teraz do podkładów. Moja ulubiona kategoria, oczywiście. Mam tutaj kilka takich podkładów i może powiem na początku o tych moich dwóch ulubionych. Jeden na pewno znacie, bo to już od dawien dawna jest Kojendo Aqua Foundation. No tego podkładu chyba nie da się pobić, ale jest tu prawie ex aequo. Trochę się różnią między sobą, zaraz będę mówić o tym drugim. Ja mam go w kolorze aktualnie 213. Jest to podkład mineralny, lekki. On ma naśladować jakby wygląd skóry, która była poddawana zabiegom w spa. Wyglądać na wypoczętą, no i oczywiście jest wypoczęta, rozświetlona. Jest to podkład taki dosyć cienki w konsystencji, chociaż ta nowa formuła jest troszeczkę
nie aż tak cienka w konsystencji jak ta starsza. Natomiast wygląda bardzo naturalnie, krycie można budować, można dokładać go warstwami, nigdy Wam nie zrobi maski. Jeśli chodzi o trwałość, jest ok, może być, no nie jest to wybitnie długotrwały podkład. Potrafi podkreślić suche skórki, jak większość podkładów tak naprawdę. Jeśli mamy takie mocno suche skórki, to każdy podkład to zrobi, w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast ten to robi w takim średnim stopniu. Uwielbiam jego wykończenie, dobrze się nosi, także nadal, słuchajcie, to już któryś rok, kiedy ten podkład jest moim ulubieńcem. Muszę go zawsze mieć. To jest właśnie jeden z tych kosmetyków, który ja muszę mieć w kosmetyczce. I kolejnym podkładem jest podkład z Clarins Everlasting Youth Fluid, który to wyszedł niedawno. To jest jakaś reformulacja starszego podkładu. Zobaczcie, ja już swój prawie zużyłam. Zostało już bardzo niewiele. Zresztą teraz jest ta promocja w Douglasie minus 30. Zamówiłam już sobie nowy, w trochę jaśniejszym odcieniu. Także ten podkład świetnie się u mnie sprawdził. On jest trochę bardziej zwarty w konsystencji niż Cogendo. Taki bardziej treściwy, bardziej trochę widoczny na twarzy. Natomiast uwielbiam go za to, że daje przepiękne wykończenie, również takie rozświetlające, delikatnie jakby wygładzające. Dobrze się nosi, ma on również właściwości pielęgnujące. No i skóra wygląda naprawdę bardzo świeżo po jego użyciu. Już Wam robiłam filmiki i pojawił się w ulubieńcach listopada i w ogóle. Także jego to ja właściwie teraz, odkąd go zaczęłam używać, to go używam non-stop. Także wygląda na to, że to będzie jeden z niewielu podkładów, który został zużyty. Uwielbiam ten podkład i polecam. Kolejnym podkładem, który również udało mi się kiedyś zużyć, ale tego podkładu jest trochę mniej. Trochę o nim ostatnio zapomniałam, ale był czas, że używałam go non-stop. Jest to podkład z Armaniego My Armani To Go Essence in Foundation Cushion, czyli podkład po prostu w poduszeczce, który ma prześwietną gąbeczkę. Gąbeczka jest przegenialna. Nakłada podkład bardzo cienką warstwą, niemal niewidoczną. W zasadzie nie wiem, gdzie kończy się podkład, a gdzie jest już goła skóra, tylko ta skóra jest taka wyrównana. Wciska ten podkład w pory i te pory stają się mniej widoczne. Jednocześnie jest... Nie potrafię powiedzieć, jaką konsystencję ma ten podkład, bo on nie jest taki super lekki, ale nie jest super ciężki. Wygląda mega naturalnie na twarzy, zresztą tak jak tamte dwa, a szczególnie Cogendo jeszcze naturalniej niż Clarins, który też wygląda naturalnie, ale ten też wygląda mega naturalnie, bo ja sobie generalnie lubię bardzo takie podkłady, nienawidzę efektu maski na twarzy i on się u mnie cudownie sprawdzał. Przypomniałam sobie o nim ostatnio, muszę go zacząć znowu używać. Ja mam go w kolorze numer 4. Tak jak mówię, zużyłam już jedno opakowanie, jest po prostu świetny, tylko też trochę drogi. Ostatnim podkładem, który również najczęściej używałam latem, to jest właściwie Tinted Moisturizer, czyli taki barwiony nawilżacz. Le Beige Sheer Healthy Glow Tinted Moisturizer SPF 30 PA++. Świetny kosmetyk, taki dosyć rzadki, również robiłam jego test. Przepięknie pachnie, w ogóle podkłady Chanel pachną przepięknie, taki dosyć cienkiej konsystencji, nie kryje za dużo, wygląda bardzo naturalnie, pielęgnuje skórę i za to go bardzo cenię i również lubię. To są moje w ogóle ulubione podkłady tak naprawdę tego roku. Jeszcze jeden podkład Wam muszę pokazać. Zapomniałam o nim zupełnie. Słuchajcie, jest to... W ogóle pokazałabym Wam więcej podkładów, natomiast niektóre ze względu na kolor, bo zaczęłam używać samopalacza ostatnio częściej, nie jestem w stanie używać, więc one nie towarzyszyły mi zbyt długo, dlatego nie mogę o nich mówić jako o ulubieńcach, chociaż je bardzo lubię. Natomiast ten podkład to jest Armani Designer Lift. W ogóle uważam, że Armani robi świetne podkłady. Jest to podkład wygładzający i ujędrniający. I słuchajcie, to jest przepiękne wykończenie daje. Takie właśnie rozświetlające, tak jakby delikatnie ta skóra była rzeczywiście napięta i ujędrniona. Jego minusem jest to, że on strasznie lubi się rolować, bo on jest lekko zastygający. Ja nie lubię zastygających podkładów i po prostu najlepiej go nałożyć jedną warstwą i dać sobie spokój, a ja znowu lubię sobie nieraz dołożyć podkładu, także to jest ogromny minus, ale wykończenie, jeśli mi się uda go dobrze nałożyć, to jest po prostu przepiękne. No i po prostu to mnie najbardziej urzeka w tym podkładzie i dużo, dużo w tym roku go używam. To by było, słuchajcie, na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy roku. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia już pewnie w przyszłym roku. Buźka!